Witam was w kolejnym filmie z serii Crisis Core Final Fantasy VII. No i tak, witam was po dłuższej przerwie. No i cóż, ostatnio, z tego co pamiętam, robiliśmy misję, no i w dzisiejszym filmie dalej będziemy tę misję kontynuować. Wciąż jeszcze mamy do przejścia sporo misji właśnie z Zack Treasure Hunter, właśnie From the Treasure Hunter. Okej, tak więc pozostaje nam na przejść właśnie misję trzecią stądże. No i w sumie jeszcze, dobrą sprawę, pozostaje nam łącznie cztery misje z, właśnie z tego tutaj zestawu, także tym razem mamy rozkaz, aby poszukać skarbów na wzgórzach. Wiem, że chcesz tylko, żeby ta jakby księżniczka się rozpłakała, ale prawdopodobnie znów będzie próbowała się oszukać, tak więc bądź ostrożny i udaj się na wzgórza. Okej, tak więc ruszamy na poszukiwania kolejnych skarbów. Dobra, tak więc jesteśmy na pięknych wzgórzach. No i dobra, rozejrzyjmy się tu w koło. Z tego co pamiętam, tu były jeszcze trzy skrzynki ze skarbami. Także tylko zerknę na moją postać, czy mamy się dobrze, mamy HP na breku 4000. I zerkniemy jeszcze na nasz ekwipunek. Okej, dobra, myślę, że tutaj jakoś się ogarniemy. Dobra, tak więc jeszcze zerkniemy tylko na mapkę. Jak my to mamy pójść? Aha. Dobra, na razie pójdźmy może tą stroną, bo z tego co pamiętam, gdzieś z tej strony była właśnie skrzynka, gdzieś za wzgórzem. Ha, jest. Dobra, jak tak będziemy szli zawsze przy krawędzi, to uda nam się ładnie ominąć walki i mamy tutaj zaklęcie stop, które blokuje przeciwników, okej. Dobra, ale nie chcemy stronić od walk, gdyż tutaj przeciwnicy są raczej dość prości. Więc w sumie stronienie takie bezpośrednie od walk może nie mieć do końca sensu. Teraz z tego co pamiętam, gdzieś tu jeszcze na środku była skrzynka. Tu łącznie były trzy. Tak, tu jest jedna. Dobra, nadzieliśmy się na kogoś. A tak w zasadzie tutaj ci przeciwnicy będą raczej padali na nasze jedno uderzenie. Dobra, mamy Potiona, mam drugiego Remedy, znaczy się. No i ten na dwa ciosy. Boom. Dobra, tu poszło łatwo. Dobra, i tu mamy kolejną skrzynkę, gdzie mamy Etera. Dobra, i gdzieś jest jeszcze jedna. Tutaj. Nie, patrzcie, nawet jeszcze dwie są, okej. Dobra, więc im więcej skrzynek, tym lepiej. Dobra, i jeszcze jeden robal. Dobra, rozwaleni. Dobra, co mamy tutaj? Tu z kolei mamy Osmos. O, fajnie, to jest magia pochłaniająca manę. No i dobra, teraz bomby! Tutaj jeszcze bomby też raczej padać będą od jednego uderzenia. Tak więc idzie szybko. Zawsze takie dodatkowe gil później na zakupy się jakby nie było przydają. Dobra, i czwarta skrzynka, gdzie mamy Cutsuit Megaphone. O, właśnie, to jest bardzo użyteczny przedmiot, który z tego co pamiętam dodano naszego DWM, o ile się nie mylę, tak to była nazwa. Cutsuit, czyli takiego dodatkowego potwora, gdy przełączamy się na ten tryb potworów. Z tego co pamiętam też gdzieś był, no Schmidt analog wariuje. Dobra, use. I teraz tak, jeszcze gdzieś, tego co pamiętam, mieliśmy pióro Chocobo, chciałem zobaczyć, czy przypadkiem jest Chocobo Fitter, który też dodaje do DWM Chocobo, okej. Dobra, czyli mamy chyba już wszystko, co tu było do zebrania, tak więc rozwalmy jeszcze tutejsze niedobitki, no i zajmiemy się bossem tej misji. Dobra, szkoda, że potionów nie wydropiły. Zawsze jakiś dodatkowy lek. Dobra, kolejna partia przeciwników. Na szybkości sobie z nimi poradzimy. Tutaj dwóch za jednym zamachem i wszyscy padają. Dobra, no to co? Bossu! Tak, bossu, czyli to latające jedno okie plus dwie bomby. I jeszcze jeden. Dobra, udało nam się. Dobra, i także wygląda to, że to tyle, jeśli chodzi o potwory. Teraz czas na skarb. A, jest! To jest nasza... Także... Tak, co? Nie! I uciekła nam ze skarbem. Wow, i znowu ona. Tak jest. No i w błyskawicznym tempie praktycznie udało nam się przejść kolejną misję i HP Up Plus.
No okej. Teraz sobie mógłbym skorzystać z materiał Fusion i na przykład połączyć mój HP Up z HP Up Plus. To doda nam jeszcze więcej HP, tak więc myślę, że będzie całkiem spoko. Dobra, tak więc mamy kolejną misję i kolejną wiadomość. Ale najpierw... najpierw chcemy skorzystać z ekwipunku i zdjąć HP Up. Okej, okay. I teraz go troszkę ulepszymy. Materia Fusion. No i bierzemy właśnie naszego HP Up plus 50% i do tego dorzucimy HP Up plus 20%, czyli razem z fuzji wyjdzie nam HP Up plus 60% level 1, a jak go będziemy masterować, to będzie jeszcze więcej HP dla naszej postaci. Dobra, czyli wróćmy na ekwipunek, equipment, pusty slot i mamy HP Up plus 60%, czyli max HP podniosą nam się do 3200, czyli... Aha, tak, łącznie plus 1000 z bazowych, a i tak mamy HP na breku, tak więc nie ma się czym przejmować. Szkoda, że many nie mam na breku, to by mnie bardziej ucieszyło. No dobra, no to tyle jeśli chodzi o na razie ulepszenia, więc zobaczmy kolejnego maila. Znów mamy Special Assignment Treasure Princess, czyli znów tutaj księżniczka skarbów. Co sobie ten PR... Co sobie myśli ten Department PR-u? Nic tylko magazyny, a nic tylko jakieś gazetki w skrzyń? Naprawdę, tym razem musi być to prawdziwy skarb. Gdzieś w jakiejś podwodnej jaskini prawdopodobnie znajduje się skarb ukryty przez główną siedzibę Shinry, także idź i go znajdź. Także tam też kryją się mocne potwory, no i... wiesz, będziesz musiał się na nich trochę potrudzić. Także tym razem myślę, że uda się nam zdobyć coś lepszego. Okej. Okay. Czyli znów księżniczka skarbu wysyła nas na kolejną misję. Tak więc Material Mission jest tutaj. Dobra, lecimy więc na kolejną misję. Snag the Material Hunter from the Hot Treasure Hunter. No i wyjątkowy mail poziom czwarty, znaczy mail czwarty. Teraz już będzie poziom trudności normalny. Także nasza księżniczka skarbów wydaje się być nieco rozczarowana, tak więc znów próbujemy ją wkurzyć. Tym razem wysyłając znowu jakieś fałszywe informacje. Jednak jeśli uda ci się ją przechytrzyć, to... Albo żeby ją przechytrzyć, po prostu udaj się do właśnie podwodnej jaskini. Okej, tak więc udajmy się tam. No i w tejże jaskini... Tak jest, mamy kolejną misję. Dobra, i z tego co pamiętam, gdzieś tutaj właśnie... tak jest, jest od razu skrzynia, w której mamy... Muggle's Amulet! Żeby teraz miał nam Muggle dojść do naszego DWM-a, to się okaże. Dobra, tak więc chodźmy, może się nie nadziejemy na nic. Albo i nadziejemy. Dobra, cóż to nam za przeciwników? Kopie Genesisa! Tym razem te pływające, które są nieco mocniejsze, wow! Dobra, tak więc AP cost 0. Troszkę za późno. Dobra, także tak, teraz będą trochę mocniejsi przeciwnicy, którzy nie będą aż tak łatwo padać. Zresztą zobaczmy, jak prezentuje się tutaj droga. Aha, czyli tu możemy przejść w koło na dwa sposoby. Dobra, tam już widzę, że jest skrzynia, tak więc wiadomo, w którym kierunku pójdziemy. Do skrzyni. Dobra, co my tu mamy? Tu mamy eliksir, o. Dobra, aha, i tutaj to jeszcze można przejść w drugą stronę. Dobra, nie nadzieje się na nic? Nie, okej. Zobaczmy, czy z tej strony nie będzie jakichś skarbów. Jest! Jest i skrzynia. Dobra, co my tu mamy? No, otwórz. Drainera. O, czyli ulepszony drain, w sensie mocniejszy. Dobra, spróbujemy się przebić bez walki tędy. A, się nie udało. O, i tu jest tym razem przeciwnik maszynowy. Także Helton Dodge'a będzie jak znalazł. Wow, ależ to mocne. Dobra, Sephiroth razy 3. Fajnie, bo jakby troszkę manę odnowiło. A, jednak będzie zmiana na samony. I chyba wpadnie jakiś potrójny. Tak. Samon nieznany.
i level up podnosi nam Assault Twister na levela 4. Tak więc Chain Slash. Dobra, i ktoś jeszcze trzyma. Dobra, już nie. Tak, ci maszynowi przeciwnicy wcale nie są tacy prości. I tu w sumie będzie teraz coraz trudniej. Dobra. Czy tu wszystkie skrzynie wyzbierałem? Szczerze mówiąc, nie wiem. Dobra, znów się na coś nadzieję, czy... Tak. Dobra, kolejny maszynowy przeciwnik. Helton Dodge'a. Na razie mam wciąż manę... Wow. Ale może wpaść Sephiroth. Ale nie tym razem. 1-1-7 i nic z tego. Wow, udało nam się elegancko uniknąć jego ataku. Tak więc szybko. Atak od tyłu. Jest. Dobra, ja chcę jeszcze przejść w tę stronę, zobaczyć, czy przypadkiem tu czegoś jeszcze nie znajdę, ale chyba już nie. Bo to tak te kamienie wyglądają dość podejrzanie, ale dobra, ja tu już chyba byłem. Tak, tam byłem, okej. Dobra, czyli pewnie znów nadzieję się na jakichś przeciwników. Dobra, trzymać się trzeba i z kościany. Kurczę, znowu. Znów klon Genesisa. Wow, one nas ostrzeliwują. Dobra, znów losowanie i... Znów samony. Może tak 3 siódemeczki? I 1-4-2. A za to mamy Chain Slash, level 1. Dobra, to już załatwi sprawę. Tak więc kolejna partia przeciwników pokonana. No to chodźmy teraz tędy. Otóż przeszliśmy praktycznie wszystko. Tak więc szukamy bossa, jednak niewykluczone, że gdzieś tu jeszcze może być jakaś skrzynia. Ale tam nie przejdę, bo tam będzie droga zablokowana. Tak, skrzyni. No, obróć kamerę. Nie widać żadnej. Dobra, więc będziemy musieli zająć się bossem. Tak więc co, znów Helton Dodge'a. Wow, dobra, udaje mi się elegancko uniknąć. Teraz jest tyłem obrócony, więc powinienem sadzić kryty, ale... Dobra. Rozwaleni. Tak więc, kolejna skrzynia ze skarbem. No, wygląda na to, że to tyle, jeśli chodzi o potwory. Także czas na skarb. Ach, tu jest. I oczywiście księżniczka. Co? No nie wierzę. Ach, jak zawsze się tutaj wcina. Dobra, tak więc... Tak, przejdźmy kolejną misję, tutaj jest Vital Slash. Vital Slash to w sumie kolejny ciekawy atak, który możemy wykorzystać. Od tego co pamiętam, chyba ma dwa razy silniejsze uderzenie, aniżeli zwyczajny atak. Chyba. Dobra, także... Kolejna misja zaliczona i kolejna misja jest dostępna i też otrzymujemy kolejną wiadomość. Natomiast tak, zerkniemy sobie teraz na materię. No i właśnie mamy Ultra Slash. Aha, za każdym razem, gdy uderzamy, jest kryt. To w zasadzie... To może się przydać na ostatnim bossie w ostatniej misji, ale czy ja wiem, czy to będzie takie praktyczne. Dobra, chyba na razie się wstrzymamy ze zmieniem ekwipunku czegokolwiek. Dobra, tak więc mamy kolejnego maila. No i tu mamy orders, czyli rozkazy z naszej księżniczki. No i znów nie było w tej całej skrzyni. Ach, to już naprawdę sprawia się... Naprawdę mnie wkurza. Jeśli następnym razem znów mnie wywiedziecie w pole, to zwolnię cię. Albo coś z tyłu. W każdym razie gdzieś w kopalniach prawdopodobnie jest ukryty skarb Shinry. Także znajdź go. Ale to już nie będzie tak wcale takie proste. Powiadałem, że tam jest przygotowana jakby jakaś linia obrony, coś z tyłu, tak więc znowu będziesz musiał się przygotować. Także tak, z kopalnia słynie, że jest tam bardzo dużo silnych potworów. Okej, silne potwory to coś dla nas, tak więc jak the Battery Hunter, oczywiście for Hard Treasure Hunter, no i misja piąta. Także tak, znów księżniczka, prawda, skarbów,
grozi, że cię zbywali. Jednak musisz przyjąć jej zlecenie i bo to w końcu od tego zależy honor żołnierza, członka Soldier, także sugerujemy ci, abyś udał się do tej kopalni tylko z tego powodu. Okej, okay, no tak. Dobry rozkaz. Tak, idź, bo twój honor ucierpi. Dobra, tak więc jesteśmy w kopalniach. No, w kopalniach, czy coś ciekawego będzie się kryło? Tak, możemy się wrócić. I w zasadzie, czy on by tego nie zrobić? Tak, tu w kopalniach też będą mocni przeciwnicy, bo tutaj nie wiem, czy zauważyliście, był chyba hard albo very hard. I w kopalniach jest łatwiej unikać w ogóle walk. Dobra, udało mi się. Dobra, tu mamy Silver Armlet. Dobra, co my tu jeszcze fajnego znajdziemy? Nie wiem teraz, tylko się tu szło do bossa. Natomiast na pewno nie tędy. Dobra, czyli tu mamy kolejną skrzynkę, w której mamy... Co my tu mamy? Mamy eliksir. Dobra, także wracamy się. Tak na razie całkiem nieźle idzie, bez ani jednej walki. Dobra, i teraz wróciliśmy na początek, no i teraz możemy lecieć dalej. Sporo mamy do przejścia w tej misji. A tu nie widać żadnej skrzynki, więc możemy trzymać się tej krawędzi. Okej, okay, teraz powiedzmy, że tej krawędzi. Tutaj przejść nie można. Wow, przeciwnicy! Robaczki oczywiście tym razem będą mocniejsze, bo mamy wyższy poziom trudności na 2 ciosy. Na 3! No kurczę! Dobra, i cęk! Będzie cęk? Tak jest! Także znów flashback. Także ja skupię ich uwagę, a ty zajmiesz się nimi. Okej, okay, łapię. Tak więc... Tyks, wyeliminować ich! Yeah! I ciach! Przeciwnicy załatwieni? Co? To Soldier! Wszyscy, wynosimy się stąd! Czyżby Zack nie trafił? Dobra! Mniejsza z flashbackiem! Atakujemy 1-4-4, czyli level up na HP plus. Dobra, tak więc znów będzie dodatkowy HP, no i Airstrike poziom 4. Kurczę, czy to aby na pewno potrzebne? Tak więc leci śmigłowiec in. I dzieje się, dobra, 5000! No okej, okay. I w sumie teraz tak, przybyło mi też HP 7000 na breku. Zobaczmy tylko jak... plus 80% HP. Grubo, to już jest grubo. Dobra, teraz tak, mapa, idziemy, tutaj będzie rozszerzenie i tak dalej, dobra, czyli kolejne monstra się szykują. Tak, czy tu jakieś skrzynie nie widać, spróbujemy przejść przy krawędzi, może się uda. Dobra, się udało. Czy nie pominam jakiejś skrzyni? Nie, nie widać, żeby tam coś było. Dobra, tu mamy kolejne rozszerzenie, zakręt. O, i tu jest skrzynia kolejna, dobra. Tam na pewno nic nie było, dobra, tu mamy kolejne skrzynie. I tu mamy! O, Mountain Chocobo Armlet! Co to daje? Co to jest? Zaraz, nie, to już wcześniej to miałem. Dobra, mamy Armlet. Chocobo. A jest Mountain Chocobo Armlet. AP plus 40%, aha, i Prevent Stun. W sumie nie jest to takie złe, mogłoby się przydać tam kiedyś. Wow, znowu żuczki! Dobra, to tłuczemy. Wow, nie tylko żuczki! Pozenius, wow, dobrze, że udało mi się tego uniknąć. Dobra, i Heltan Dodge'a. Dobra, rozwaliliśmy robactwo. Okej, okay. Tak więc tu mamy następną skrzynię, w której kryć się będzie Fire Raja. No i tak, którędy droga? No zapewne tędy. Dobra, tutaj nie widać, żeby coś było. Więc idziemy w tę stronę i jest bossu. Jest bossu, a za bossem nie widać, żeby tu jakieś skrzynie były, nie. Dobra, no to pozostaje nam zdjąć bossa! Tak więc lecimy. Attack! Najlepiej to by było kilka naraz atakować. Wow. Dobra, udało nam się elegancko uniknąć. Dobra, i jeszcze jeden. I jeszcze raz, dobra.
Tak więc rozwaliliśmy kolejną partię przeciwników i w zasadzie skończyliśmy przedostatnią misję z tegoż setu. Dobra, tak więc gdzie skarb? Jest! No i... Ha, księżniczka złodziei jak zwykle nas wykiwa. Isaac, Isaac. Ach, ta wredna małpa. Także, cóż, chyba nieprędko uda mi się ją doprowadzić do płaczu. Już chyba nie ma to większego sensu. Następny raz, gdy ją zobaczę, to po prostu jakby, nie wiem, zapłaci za te za to wszystko. Okej, czyli za przejście tej misji dostajemy Maga Plus. Dobra. Także, w sumie Magapa chyba nie mam wyekwipunkowanego. A z jednej strony mogło nie być to wcale takie złe. Dobra, także przeszliśmy już przedostatnią z misji. I chyba ona już miała nawet poziom Very Hard. Chociaż pewne bym nie był, jest to ta nowa misja. Tak więc znów mamy maila. Ale nim przejdziemy na maila, zerknę sobie jeszcze na kwipunek, nie mam Magap. Dalej mam Health and Dodge. Chociaż tutaj w sumie za dużo maszyn nie bijemy. Dobra, a na razie zostawmy jak jest. Przejdźmy więc na maile. Maile, jeszcze nie misje. Dobra, maile. No i tak. List, nie wiem, wzywający do wyzwania, powiedzmy. A i znów te obrazki, no mam tego dość. Po prostu zawsze się pracownicy Shinry trzymają śmieci w tego typu skrzynkach. Dokładnie, każdy z Shinry kiedyś je dostanie. Dobra, w każdym razie w pewnej podmornej jaskini podobno jest jeszcze ukryty skarb przez Shinry. No i teraz też go wezmę. Mam zamiar go po prostu wziąć. Jeśli chcesz go zdobyć, to... No, to musisz przyjść i to zdobyć. Tak więc wyzywam cię na pojedynek. Zwycięzca zbiera wszystko tym razem. Ha, okej. Dobra, czyli... Kolejne wyzwanie księżniczki skarbów. Dobra, tak więc lecimy. From the Treasure Hunter. No i tak. Misja szósta. Także masz więcej okazji, a czy więcej rozkazów. No i wyzwanie na pojedynek od naszej księżniczki skarbów. Teraz jednak... ale to wciąż pamiętaj, że jest dziecko, także ruszaj za nią do jaskini, okej. Okay. Poziom tylko hard! To nie jest dla nas kłopot, myślę. Choć tutaj będzie dosyć... ciężki boss. Może nie tyle, co problematyczny w pokonywaniu, co trochę to potrwa. Dobra, tak więc mamy do przejścia niezły kawałek. No to chodźmy. Dobra, ruszamy więc tędy. Fajnie, że tutaj w tych jaskiniach od razu widać wszystko, w sensie gdzie są skrzynki, a gdzie nie. Dobra, vid up. Wow, znów się nadziałem na robactwo. Dobrze, że tych latających nie ma. Curse gas, wow, teraz narzuciło na mnie curse, tak. Będzie potrzebny remedy, no i... Jest, 3 razy Sisney. Tak więc, chyba nie mieliśmy okazji zobaczyć właśnie Lucky Stars, przywołane przez Sisney. To nam nadaje dodatkowe stany, mianowicie, z tego co pamiętam, tak, race i właśnie critical. Za każdym razem tłuczemy criticalami. Dobra, ale tego cursa chcę z siebie zdjąć. Dobra, mam jakieś remedy? Gdzie moje remedy? Tu są, 11. Dobra, czyli tak, tu już nie ma, tam już widać co się święci, tam jest nasz ostateczny boss. Natomiast chodźmy tędy. Dobra, gdzie to mogą być jeszcze skrzynki? Gdzieś tu będzie trzeba przejść. Dobra, tu jest wąsko, więc nie będzie przeciwników, natomiast tu już jacyś będą mogli się pojawić. Nie wiem teraz, czy iść przy skałach, czy nie. Lepiej było tamtym brzegiem. Dobra, udało się na razie. Dobra, X-Potion. Dobra, skrzynka teraz zniknie, możemy przejść tu po krawędzi. No i teraz tam będziemy musieli przejść, tam jest kolejna skrzynia. Wow, znów ten lotny przeciwnik, ale to w sumie jego lepiej będzie wykończyć na początek.
Wow, wow, wow. Dobra. Spirit Makostone i jeszcze jeden Gingerz. Dobra, więc udało nam się pokonać kolejną partię oponentów. Dobra, tam jest bossu, na razie go zostawimy. A my chcemy pójść tędy. Do skrzyni ostatniej. Dobra, co my tu mamy? Tu mamy Diamond Bracelets. Bracelet w sensie, czyli brązolety diamentowe. Ja mam Crystal Gloves. One dają 20 do ataku i magii. A i to mam Diamond Bracelet, to nam zwiększa magię i spirit, ale zmniejszy mi atak. O, i uniemożliwia zatrucie. A tu mam Twisty Headband, keeps Ender stats active. Aha, Ender, czyli że nie można mnie potknąć. O to chyba chodzi. Dobra. Na razie lecimy w tę stronę. Zebraliśmy już chyba wszystkie skarby, jakie tu były do zebrania. Spróbujemy znów uniknąć przeciwników, może się uda. Na co ja liczę. Dobra, tak więc znów tłuczemy ten sam zestaw. Wow, wow, wow. Wow. Dobra, rzuciło nam coś? Nie. Dobra, i kończymy to. Dobra, no to teraz pozostaje nam zająć się bossem. Ale nie widać, że za bossem coś się kryło. Tak więc... bijmy się! Tego typu przeciwnika już znamy. Wiemy, że jest powolny i że... jak przywali, to konkretnie. Dobra, tak więc atakujemy go z tyłu. Jest on mega wytrzymały. Tak więc troszeczkę to potrwa. Zdawało mi się, czy coś tam było? Dobra, zdawało mi się. Dobra, Houghton Dodge'a. Magia w sumie działa całkiem nieźle na tym czymś. Dobra, tu właśnie byłby dobry ten nasz nowy atak właśnie, który dostaliśmy w materii. O, będzie summon, może... Odin? Nie tym razem. 3 siódemki! O tak, level up! Więcej HP, więcej many, więcej wszystkiego. Dobra, tak więc Chain Slash level 3. Dobra i to. No tak, tego przeciwnika naprawdę ciężko się tłucze. W miarę możliwości chciałbym oszczędzać manę. Bad odor. Na to trzeba uważać. Dobra, darmowy AP, co ja mam? Assault Twister! Dobra. Status Invincible, cokolwiek to robi. Jeszcze dużo ma to HP? W sumie już pada. Dobra. Lightbrush czasami się przydaje, wtedy przynajmniej wiemy kto, ile i dlaczego. Dobra, także wygląda, że tyle, jeśli chodzi o potwory. Znów skarby i jest nasz skarb. I my dotarliśmy tu pierwsi. Nie widać księżniczki? No to teraz... Myślałem, że nie wiem, jakby zwolennicy wojny nie wygrają, nie będą w stanie wygrać. Albo nie, jeden. Dobra, w każdym razie mówi te swoje zasady. Także tak, odratujemy naszą ziemię. Trzy, obrócimy wszystko w popiół. Uważaj, nadchodzi księżniczka skarbów. A więc tu jesteś. Jestem Yuffie Kisaragi. Jedna z właśnie uczennic ninja z Wutai. Albo najwspanialsza z uczennic ninja Wutai. Wiesz, może się coś stać, jeżeli będziesz tak wpadać z nienacka. Jednak mam sporo cierpliwości dla głupiutkich dzieciaczków, jednak nie wiem jak inni. Zamilcz! Robię to wszystko dla właśnie odnowienia Wutai, albo w imię odnowy Wutai. Także przygotuj się na pocałunek mojej pięści. Spójrz, jeśli chcesz kraść przez całe życie, okej, ale nie powinnaś, ale jednak naprawdę powinnaś popracować nad swoją techniką. Niczego ci się ode mnie nie uda ukraść. Ale ja chcę, nie chcę mój skarb. Tak więc... Także spróbuj go zdobyć w sposób, jaki znasz. Pracą. I uciekła. I znów przeze mnie się rozpłakała.
Naprawdę, chyba zaraz sam... Nie wiem, muszę coś chyba dla niej zrobić, ale chwilę. Skąd ona w ogóle miała mój adres mailowy? Dobra. A więc dostajemy kolejne... to jest chyba zaklęcie, Darkness. No i w ten sposób przeszliśmy kolejną i w zasadzie ostatnią misję z tej tutaj serii właśnie From Hot Treasure Hunter. I przez to odblokujemy kolejną. Dokładnie, kolejne nowe misje są dostępne, mamy znowu wiadomość. Zobaczę, cośmy to znaleźli. Teraz to była materia chyba, Darkness, nie? Czyli nie tu, tylko tu. Darkness, aha. Aha, czyli po prostu... Aha, to tak działa, no właśnie, Darkness Final Fantasy atakuje specjalnie chyba ruchem o jakby typie Dark, z tym, że zabiera trochę HP. Ale ten atak jest ogólnie dosyć mocny, HP plus 20%, to jest ciekawe. Że nawet nie musimy tego koniecznie używać w czasie walki. No, to dosyć ciekawe, 7000 HP na breku mam, nie? Dobra. Czyli tak, w sumie myślę, że w dzisiejszym filmie z serii Crisis Core of Final Fantasy VII to będzie już wszystko, więc ja zajmę się żegnam, a w kolejnym filmie zajmie się kolejnym nowym zestawem misji, tak więc do usłyszenia, cześć!